Portugalia, rok 1422. Zaranie epoki odkryć geograficznych. Don Alfonso de Bragança wznosi wspaniały pałac książęcy. Mimo splendoru pałacu, przyćmiewa go prostsza, ale szlachetniejsza budowla powstała kilka wieków wcześniej. Dawno temu tą fortecą dowodził bohater, który dzikie pogranicze przekształcił w państwo, a był nim Alfonso Henriques, pierwszy król Portugalii. W zamku Guimarães samotnie opierał się hordom mauretańskich najeźdźców i potężnej Hiszpanii. Pałace Europy. W roku 1420 Portugalia stoi u progu wielkości. Książę Henryk Żeglarz wysyła statki na Atlantyk, szukając bogactwa narodu w Indiach. Na północy kraju, w Guimarães, jego przyrodni brat Alfonso wznosi pałac, który może się równać z najświetniejszymi w Europie. Paso dos Duques de Bragança. Don Alfonso nie zasiadł na portugalskim tronie, ale śmiałe kampanie w Afryce przyniosły mu bogactwo i sławę, a dzięki roztropnemu małżeństwu stał się bogatszy od króla. Brak zewnętrznych zagrożeń pozwolił Don Alfonsowi i całej Portugalii rosnąć w siłę. Pokój w swoich czasach książę zawdzięczał rycerzowi sprzed 300 stuleci, który niedaleko stąd walczył o wolność. Niegdyś potężny zamek Guimarães strzegł nadziei Portugalczyków na niepodległość. Za jego sprawą cały region zyskał miano kolebki Portugalii. XII-wieczny pan zamku potrafił podobno rozpłatać człowieka jednym ciosem miecza, a był nim Alfonso Henriques. Kraj, który wywalczył stalą i krwią, był niepodległy przez następne 800 lat. Historia narodzin Portugalii zaczyna się wraz z nim i zamkiem Guimarães. W X wieku, w miejscu, gdzie dziś stoi ten kościół, pobożna kobieta buduje klasztor. Nie jest on miejscem spokojnej modlitwy. Bandy Normanów, piratów i Maurów plądrują świątynię Chrystusa. Aby ją chronić, szlachetna dama na granitowej opoce pobliskiej góry Letito każe wznieść wieżę. W następnym stuleciu wieża zostaje podwyższona do 30 metrów. Ma także stałą załogę. Zamek Guimarães staje się najpotężniejszą warownią na północy kraju. Jego widok zniechęca najśmielszych napastników. Brakuje mu tylko króla. W roku 1111 dzwony położonego wewnątrz zamkowych murów kościółka São Miguel zapowiadają chrzciny. Jednak nowy potomek szlachetnego rodu rozczarowuje. Choć to chłopiec, jest herlawy i łomny, wszyscy sądzą, że umrze. Gdyby jednak przeżył, ma przed sobą wspaniałą przyszłość. Jego ojciec to Henryk Burgundzki, hrabia Portugalii. Portugale jest wówczas wasalnym hrabstwem króla Kastylii i Leonu. Chorowity niemowlak to wnuk tego potężnego monarchy.
Jako zarządca prowincji hrabia Henryk mieszka na przeżywającym okres świetności zamku. Jest poborcą podatków i sędzią. Jego gwarny dwór to świetna szkoła dla przyszłego króla. Portugalscy chłopi przybywają do Guimarães, by płacić podatki, zazwyczaj w naturze. W piwnicy głównej baszty w granitowych nieckach odmierza się ziarno, by hrabia otrzymał należną daninę. Szlachtę wzywa na dwór obowiązek służby wojskowej i sprawy sądowe. Urzędnicy składają Henrykowi raporty o stanie prowincji i doprowadzają schwytanych przestępców. Tych do czasu sądu zamyka się w areszcie, z którego widać szubieniczną basztę. Skazańców od śmierci dzieli krótki spacer po schodach. Jednak pierwszym obowiązkiem hrabiego jest obrona prowincji przed Maurami. To zaiste trudne zadanie. Od 400 stuleci wojownicze mauretańskie dynastie okupują większość Półwyspu Iberyjskiego. Guimarães to zachodni bastion chrześcijaństwa. Samotny zamek o małej załodze jest stale narażony na atak. Wobec przeważających sił wroga Henryk Burgundzki fortyfikuje zamek i powiększa wewnątrz warownię. Buduje większość umocnień, które chroniły Guimarães przez 4 wieki wojen. Granitowe mury 3-metrowej grubości, wysokie na 2 piętra, otaczają zamek i miasto. Nie grozi im podkop. Zamek stoi na granitowej skale Monte Letito. Dziewięć potężnych baszt strzeże Guimarães. Na każdej z nich i na blankach czuwają łucznicy. 4 baszty ochraniają 2 wielkie bramy. Gdyby wróg wdarł się na mury, obrońcy mogą schronić się w stołpie i podnieść zwodzony most. Wtedy baszta staje się odrębną fortecą. Zamek Guimarães wielokrotnie oblegano. Nikt jednak nie zdołał go zdobyć. Właśnie w tej niepokonanej twierdzy wykiełkowała idea niepodległości. W roku 1112, kiedy najeźdźcy nękają Portugalię, Henryk Burgundzki umiera. Alfonso Henriques, jego niegdyś ułomny syn, przejmuje dzieło obrony kraju. Alfonso wyrósł na krzepkiego młodzieńca. Świetnie włada bronią. Z kalectwa, jak twierdził, leczył go Bóg. W wieku 14 lat sam siebie pasuje na rycerza. Jest teraz księciem Portugalii. Z Bożą pomocą oswobodzi ojczyznę, nie tylko od Maurów. Będzie walczyć o niezależność od potężnego królestwa Kastylii i Leonu. Alfonso i jego matka coraz śmielej władają Portugalią, ignorując feudalną podległość wobec Kastylii i Leonu. W roku 1127 królewskie wojska zjawiają się pod Guimarães, by o niej przypomnieć. Mimo liczebnej przewagi Hiszpanów, Alfonso wcale nie chce się poddać.
W końcu nauczyciel młodego księcia wynegocjował traktat pokojowy. Alfonso nie zamierza go jednak przestrzegać. Portugalia już nigdy nie ugnie się przed obcą koroną. W oczach chrześcijańskiego świata Alfonso jest zwykłym rabusiem. Na drodze księcia do pełni władzy stają też rodzinne waśnie. Jego matka zawiera niebezpieczne przymierze z ościennym krajem. Młody buntownik wygania ją z Portugalii i rozpoczyna wojnę. Nowy władca Portugalii otwarcie występuje przeciwko królowi Kastylii i Leonu i wznawia działania zaczepne przeciwko Maurom. U jego boku walczy drużyna rycerzy, dzielących z nim marzenie o niepodległej Portugalii. Guimarães jest kwaterą główną w początkowym okresie walki z arabskim okupantem. W tym czasie Alfonso wyrasta na samozwańczego króla i największego wojownika swego narodu. Przywódcę zdolnego zmienić losy bitwy.